Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Kolejny gość poranku 7:09, pan dr Marcin Kędzierski, doktor nauk ekonomicznych, główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rozmawialiśmy przed chwilą z prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej o tym, jak dziś wygląda ta pomoc potrzeby i wszystko to, co robimy jako społeczeństwo dla tych, którzy uciekają z Ukrainy przed wojną, przed agresją rosyjskich wojsk. Wygląda to, mówiąc wprost, czasem bardzo pięknie, w tym znaczeniu pięknie, że jako społeczeństwo zdajemy egzamin. Jest dużo porywów serca, jest dużo dobrych inicjatyw, jest dużo po prostu takiej najlepszej twarzy, jaką jako Polacy możemy pokazać. No, ale pan na łamach więzi, na łamach portalu więź.pl zwraca uwagę, że taki zapał musi przygasnąć za chwilę i trzeba zastanowić się, co dalej. Pesymizm, realizm? No, raczej realizm. No, każda osoba, która przeżyła zakochanie, wie, że to zakochanie w pewnym momencie mija i trzeba sobie radzić w związku z rzeczywistością. Tak samo jest z innymi kryzysami. No, nie da się w takim emocjonalnym wzmożeniu społecznym funkcjonować przez długie miesiące. A to znaczy, że ta pomoc, która dzisiaj jest pomocą właśnie wynikającą z odruchu serca, ona za kilka dni, za kilka tygodni wygaśnie. No, prosty przykład. Osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy do własnych mieszkań, są w stanie ich gościć przez tydzień, góra dwa tygodnie, ale na dłuższą metę to jest po prostu niemożliwe, choćby ze względu na fakt konieczności utrzymania finansowego tych osób. Więc tutaj do akcji musi wkroczyć prędzej czy później państwo ze szczególnym naciskiem na samorządy, aby tę pomoc jakoś ustrukturyzować. A ta pomoc będzie potrzebna, bo skala tych migracji będzie o wiele większa niż obecnie. No, na dzisiaj wiemy o prawie 600 tysiącach uchodźców z Ukrainy, którzy przekroczyli już granicę z Polską. Niestety, ta wojna, Ukraina się broni, ale ta wojna będzie się przedłużała, ten kryzys humanitarny na Ukrainie będzie się pogłębiał, a to oznacza, że możemy spodziewać się kolejnych setek tysięcy, a w sumie milionów obywateli Ukrainy w Polsce. I co najgorsze, te straty wojny będą na tyle duże, że te osoby prędko na Ukrainę nie wrócą, a to oznacza, że musimy szykować się na utrzymanie tych osób nie przez miesiąc, co raczej przez kwartały, jeśli nie lata. No i to jest chyba największe wyzwanie, przed jakim staje polskie państwo od 30 lat, o wiele poważniejsze niż pandemia COVID-19, chociaż jeszcze pół roku temu wydawało się to niemożliwe. Tak, pół roku temu jeszcze absolutnie myśleliśmy, że coś takiego jak pandemia to zdarza nam się raz na 2-3 dekady, jeśli chodzi o wyzwanie i będzie wreszcie powrót do normalności. Okazuje się, że ta normalność ma twarz taką, jaką dziś widzimy. Ale pisze pan o ważnym aspekcie, bo rzeczywiście możemy pozbyć się dzisiaj ciuchów z szafy, możemy jednorazowo czy kilkurazowo robić zakupy, ale w dłuższej perspektywie tego maratonu, tego triatlonu, a nie sprintu, jak mówią organizujący dzisiaj pomoc wolontariusze i organizacje pozarządowe, będzie trzeba przyzwyczaić się, czy no, spodziewać się przynajmniej obniżenia naszego poziomu życia, nie ma co kryć. Dlaczego tak jest i dlaczego to jest też nasza wojna w tym znaczeniu, że musimy po prostu za chwilę płacić, już płacimy drożej za benzynę, za chwilę będziemy płacić drożej za żywność, a pojutrze czy po pojutrze po prostu będą też skutki ekonomiczne no tego, że milion czy dwa miliony Ukraińców no będą musieli się gdzieś znaleźć w Polsce. No, zacznijmy od tego, że Polska dzisiaj jest na wojnie. No, nie jesteśmy na pierwszej linii ognia, ale jesteśmy tuż za tą pierwszą linią. No i sam fakt napływu uchodźców z Ukrainy pokazuje, że jesteśmy częścią tej wojny. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę trzy elementy, to znaczy prawdopodobny wzrost inflacji, to już widać na stacjach benzynowych, też ze względu na bardzo szybko spadający kurs złotego. Jeżeli weźmiemy do tego prawdopodobne spowolnienie gospodarcze, nie wiem czy stagnacja, ale na pewno spowolnienie gospodarcze, i dołożymy do tego fakt, że będzie brakowało zasobów, bo w krótkim czasie nie da się zwiększyć naszych mocy produkcyjnych, a jednak tych ludzi trzeba będzie wyżywić, no to będzie rodziło ogromne napięcia społeczne i pytanie, jak to wszystko sfinansować, czy sfinansować to z wsparcia zagranicznego, czy na przykład, no ale pytanie, na ile Unia Europejska będzie gotowa to sfinansować, czy sfinansować to dodatkowym długiem, czy sfinansować to podatkami, no i patrząc na prognozy ekonomistów, moich kolegów, wydaje się, że no, że jednak, aby nie spowodować jakiegoś drastycznego wyskoku inflacji, jedynym, czy takim najsensowniejszym pomysłem jest sfinansowanie tego poprzez jakąś formę progresji podatkowej.
I no, ja użyję porównania, którego często używa doktor Michał Możdżeń. No, będziemy musieli się na tej ławeczce trochę posunąć. No tylko pytanie, kto się będzie musiał posunąć bardziej, bo ja czegoś najbardziej obawiam, to tego, że te koszty spadną dzisiaj na najuboższych, którzy też zostali dotknięci najmocniej przez skutki walki z pandemią COVID-19, choćby poprzez podatek, tak zwany podatek inflacyjny. A chodzi o to, żeby te ciężary opieki czy finansowania tej pomocy, no jednak spoczywały bardziej na osobach lepiej sytuowanych, które są w lepszej sytuacji, no bo dzisiaj składanie czy przenoszenie ciężarów na osoby biedniejsze jest prostą drogą do tego, żeby zbudować antyukraiński resentyment i coś, co może być też rozgrywane przez rosyjskie służby i może być elementem nowej wojny. Więc tutaj nie chodzi tylko o kwestię sprawiedliwości społecznej, ale też przede wszystkim bezpieczeństwa państwa, bo trudno się będzie dziwić, że dzisiaj osoby, które są naprawdę niezbyt zamożne, będą patrzyły z dużą zawiścią na ukraińskich naszych braci i sióstr, które na przykład korzystają za darmo z komunikacji, zadadzą pytanie, a dlaczego my mamy płacić za bilety, skoro oni nie płacą? I te pytania się pojawią i to już całkiem niedługo. No właśnie, mówi pan o tym, że trzeba będzie nam się przesunąć na tej ławeczce i pytanie jest, nie wiem czy na dzisiaj do odpowiedzenia, ale kto i jak się będzie miało przesunąć, to znaczy co to będzie dla nas oznaczało w praktyce, bo to, że dziś czy jutro zapłacimy o 10, 20 zł czy 30 zł na pełnym baku drożej niż jeszcze miesiąc temu, to już jest jasne, ale myślę, że to jeszcze byłoby do przełknięcia. Pytanie jest długofalowe, czy w perspektywie kwartału, półrocza możemy coś przewidzieć, to znaczy, czy trzeba przygotować się na wzrost cen, czy trzeba przygotować się na wzrost rat kredytowych, czy trzeba przygotować się na obniżenie też takiego codziennego poziomu życia, że nie na wszystko, na co jeszcze wczoraj było nas stać, jutro już niekoniecznie będzie. Myślę, że musimy się przygotować tak naprawdę na wszystko. To znaczy, dzisiaj nikt nie udzieli ostatecznej odpowiedzi, jaki będzie ostateczny skutek czy konsekwencje tego kryzysu, który obecnie obserwujemy. I pewnie warto go podzielić na taki okres, na ten krótki okres, te najbliższe kilkanaście tygodni, kiedy ci ludzie będą do Polski przybywać, trzeba będzie im zapewnić pomoc humanitarną. No, ale potem trzeba pomyśleć o tym, jak to załatwić w średnim okresie, no bo przecież trzeba przygotować szkoły na przyjęcie ukraińskich dzieci, trzeba przygotować te osoby do przynajmniej w części na wejście na rynek pracy, no bo dopiero w momencie, kiedy dzieciaki pójdą do szkół, ich matki będą mogły pójść do pracy. To też jest tak, że mamy dzisiaj 150 tysięcy wakatów w gospodarce, a tych ludzi przebędzie ponad milion, no i to nawet w takim optymistycznym scenariuszu. Więc już wiadomo, że trzeba będzie tworzyć nowe miejsca pracy w ramach jakiegoś sektora społecznego, no bo rynek nie będzie w stanie tych osób wchłonąć. No tu się pojawia po prostu szereg poważnych pytań, no a takie najpoważniejsze pytanie dzisiaj to jest kwestia, gdzie te osoby będą mieszkać, bo tak jak powiedziałem, no można te osoby przenocować kilka dni u rodzin, czy u polskich rodzin, ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę i musimy w bardzo pilnym trybie zrobić inwentaryzację pustostanów. W Polsce tych wolnych mieszkań trochę jest, ale tak naprawdę władza publiczna nie wie. I to jest ogromne zadanie, które stoi przed polskim państwem, przed polskim samorządem, żeby w ciągu naprawdę kilkudziesięciu godzin zrobić taki no, w miarę rzetelną inwentaryzację tam mieszkań, które stoją puste i w których można byłoby zakwaterować uchodźców z Ukrainy, bo nie da się tego ogarnąć, mówiąc kolokwialnie, czy to rodzinami, czy jakimiś halami sportowymi. To jest rozwiązanie na krótką metę. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy budowali w Polsce obozy dla uchodźców na dziesiątki tysięcy ludzi. Czyli rozumiem, że tutaj trzeba będzie za chwilę, albo już tak naprawdę i to pilnie, ponad podziałami na linii rząd-samorząd, na linii burmistrzowie, wójtowie, nawet małych gmin, gdzieś tam miejsko-wiejskich czy wręcz wiejskich, szukać i pytać, by za chwilę to koordynować już nie na zrywem serca, ale taką bardzo spokojną strategią. A może z drugiej strony, może za chwilę będzie trzeba zapukać do Brukseli i powiedzieć: no dobrze, w 2015 roku wyglądało to, jak wyglądało, jeśli chodzi o polskie zaangażowanie, ale dzisiaj musimy się naszymi przybyszami, braćmi i siostrami z Ukrainy, mówiąc trochę brutalnie, podzielić z Niemcami, ze Słowacją, z Węgrami, z Czechami i dalej. Tu są dwie kwestie. Niewątpliwie potrzebujemy wsparcia finansowego ze strony Brukseli i to już jest potrzeba na wczoraj, bo te koszty będą rosły naprawdę w geometrycznym tempie z każdym dniem. Natomiast ja niespecjalnie wierzę w relokację. Przypomnę, że był ogromny problem z relokacją 100 tysięcy uchodźców w roku 2015, a teraz będziemy mieli do czynienia z
no, milionami, tak? To będzie 20-30 razy więcej, więc tutaj w ogóle moim zdaniem nie ma opcji na relokację. Tym bardziej, że część tych ludzi jednak będzie chciała być blisko Ukrainy, żeby w miarę możliwości szybko tam powrócić, nawet jeżeli to będzie możliwe dopiero za 2 lata. To jest pierwszy wątek. A drugi jest taki, że no, to słuszna uwaga a propos tego dogadania się rządu z samorządem. Te relacje nie są najlepsze, no, ale kiedy mówimy o skali miliona, 1,5 miliona, 2 milionów uchodźców, to nie jest tak, że my ich umieścimy w kilku miastach w Polsce. To oznacza, że tak naprawdę co 15 osoba na naszej ulicy to będzie uchodźca. To znaczy, że w każdej polskiej wsi będą osoby uciekające przed wojną i trzeba sobie na początku w ogóle wyobrazić tę skalę. To nie jest tak, że my zbudujemy czy stworzymy jakieś obozy, stworzymy jakieś mieszkania komunalne w kilku miejscach w Polsce. To radykalnie, tutaj nie boję się użyć tego słowa, przeora w ogóle życie społeczne w Polsce. My w konsekwencji tych ruchów za kilka tygodni możemy mieć 15% ludności ukraińskojęzycznej w Polsce, czyli skala porównywalna z drugą RP. Oczywiście wówczas oni byli zgromadzeni w części kraju, dzisiaj będą bardziej rozłożeni równomiernie, ale co do skali, to będzie podobne wyzwanie. Bo wydaje mi się, że to jest coś, co jeszcze, no, ciężko sobie to w ogóle wyobrazić, tak? Ale to jest coś, z czym będziemy musieli się bardzo szybko zmierzyć. I to dotknie także wioski. No właśnie, to jest też ważne, że dzisiaj tak naprawdę no, duże miasta to oczywisty jest hub transportowy dla wielu Ukraińców, ale jeśli, a wszystko na to wskazuje, tak się właśnie stanie, do Polski będą przybywać kolejne setki tysięcy czy dziesiątki tysięcy osób, no to będzie trzeba zapytać i zapukać o zaangażowanie też mniejszych miejscowości, mniejszych parafii może. Zapytamy też o to po 8:15 prymasa Polski, który będzie naszym gościem, ale jeszcze jeden temat chciałem, panie doktorze, poruszyć z panem. Wczoraj słyszałem też takie doniesienia, bo może trzeba jeszcze pójść o krok dalej w tym myśleniu strategiczno-wyprzedzającym i na przykład zapytać o, jakkolwiek by to było dzisiaj dmuchanie na zimne i daj Boże, żeby skończyło się dmuchaniem na zimne, o polskie schrony, czy polskie takie przygotowane miejsca na wypadek zagrożenia czy wojny. Usłyszałem taką analizę właśnie przed kilkoma dniami, że z polskiego porządku prawnego kilkanaście lat temu w ogóle wypadło określenie schron, że te miejsca, które były gdzieś przygotowywane za głębokiego PRL-u, dzisiaj są gdzieś zasypane albo bez możliwości jakiegoś ich szybkiego odtworzenia. Może tutaj też trzeba, ja wiem, że to jest dzisiaj pewnie dla wielu z nas niewyobrażalne, ale i o tym zacząć myśleć na wypadek planu już nie B, nie C, ale jakiegoś tam R albo S. Tutaj nie chciałbym się wypowiadać, ponieważ to jest obszar, na którym się nie znam. Wydaje się, że dzisiaj ta perspektywa zbrojnej agresji rosyjskiej na Polskę jest bardzo mało prawdopodobna. Natomiast to wyzwanie związane z napływem uchodźców jest nawet nieprawdopodobne, tylko że niemalże pewne. I dlatego dzisiaj bardziej bym się martwił o to, jak sobie poradzić z ugoszczeniem naszych braci i sióstr, którzy także za nas walczą, tak? Walczą też o to, abyśmy nie musieli się więcej bać rosyjskiego imperializmu. I raczej, no, chociaż no, też musimy pamiętać, że to jest dla nas sytuacja trudna, bo jesteśmy po pandemii, polskie państwo jest wydrenowane z pieniędzy, a już wiadomo, że no, wszystkie państwa europejskie, w tym Polska, szykują się do znacznie większych wydatków na obronę. No i będzie pytanie, jakby jak tą przykrótkawą kołderkę przesunąć, no bo będzie oczywiście kierunek na większe inwestycje, na budowanie większej, bardziej liczebnej armii, na nowe inwestycje w uzbrojenie, a równolegle trzeba będzie jakoś sobie poradzić z tym napływem i ze sfinansowaniem tak naprawdę tych ogromnych kosztów związanych z utrzymaniem uchodźców, bo to trzeba sobie też jasno powiedzieć. Większość z nich w krótkiej perspektywie nie będzie pracować, tym bardziej, że do Polski przybyły kobiety z dziećmi, przybyli seniorzy, którzy nie trafią na rynek pracy i będą na naszym garnuszku. No, nie można mieć o to do nich pretensji, tak? No, ciężko spodziewać się, żeby osoby Jasna sprawa. 70-letnie albo 5-latki poszły do pracy. Miał być powrót do normalności po pandemii, a wydaje się, że ta normalność nas na razie stawia kolejne wyzwania i to na takim poziomie bardzo, bardzo strategicznym. Odsyłam poszczegóły tekstu redaktora Kędzierskiego na portal więź.pl, tam szczegółowy opis tego, co potrzeba, nad czym potrzeba się zastanowić tak naprawdę i gdzie szukać odpowiedzi. Dziękuję serdecznie, panie doktorze. Marcin Kędzierski był naszym gościem w poranku 7:09. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. 7:09. Twój początek dnia.